Witam serdecznie, kolejne zadanie. Tym razem troszkę z trygonometrii i takie troszkę życiowe, bo zadanko mamy takie. Pod jakim kątem promienie słoneczne padają na powierzchnię Ziemi, jeżeli długość cienia stojącego człowieka jest dwa razy mniejsza od jego wzrostu? Jak to zrobić? No, pasowałoby zacząć zrobić rysunek, tak? Czyli... i wszystko przesuwam. Sorry, teraz. Tu sobie stoi hopek. On ma jakiś tam wzrost, no i tu na czarno na przykład weźmiemy sobie jego cień, tak? Czyli jeżeli tu jest x, no to pod jakim kątem padają, jeżeli długość cienia stojącego człowieka jest dwa razy mniejsza, czyli to jest dwa razy mniejsze, no więc to będzie 2x, tak? Bo to ma być dwa razy mniejsze, więc to jest dwa razy większe. No i mamy znaleźć pod jakim kątem, no... To jest nasz kąt alfa, który musimy sobie znaleźć. No to funkcja trygonometryczna, która mi połączy ten kąt i te dwa boki, to niech to będzie na przykład tangens kąta alfa. To jest oczywiście 2x przez x, bo to jest przyprostokąt należący naprzeciw kąta do drugiej przyprostokątnej. Xy mogę sobie spokojnie skrócić, czyli wyjdzie mi, że mój tangens alfa równa się 2. No i teraz specjalnie przygotowałem tutaj kawałek wyciętego tablic funkcji trygonometrycznych. Szukamy tangensa alfa równe 2. Tu się zaczyna od jedynki. Lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj jest 1,96, tu jest 2,05. No to bliższe dwójce jest 1,963. Czyli to jest 63 stopnie. Tak, 1,963, 63 stopnie, czyli alfa równa się 63 stopnie. No i super, bo jest taka odpowiedź, tak? Czyli będzie to odpowiedź D. Więc to jest podstawowe zadanie dla funkcji trygonometrycznej. Trzeba było tylko narysować, stwierdzić, co to jest tangens, no i znaleźć w tablicach i to wszystko. Dzięki wielkie za uwagę, zapraszam do kolejnych zadań. Na razie, hej!